Oszołamiająca kariera zespołu Fear rozpoczęła się w 2007 roku, gdy zespół wygrał festiwal w Sopocie. Debiutancka płyta zespołu zatytułowana po prostu Fear sprzedała się w zawrotnym nakładzie 300 tysięcy egzemplarzy, osiągając status diamentowej. Zespół zasłynął z takich przebojów jak Pokaż na co cię stać, jak Anioła głos czy Cały ten świat. Pod koniec ubiegłego roku światło dzienne ujrzała płyta Fear 3, która już kilka dni po premierze była płytą złotą. Pierwsza płyta to jest pewien rozpęd, druga płyta kontynuacja tego, co się wydarzyło chwilę wcześniej, a ta trzecia płyta jest takim, nie wiem jak to tak banalnie, kropką nad i, czy takim dopełnieniem, czyli jeśli twoje przemyślenia były dobre, słuszne i ta płyta mogła zdobyć status złotej płyty, czy sprzedać się w jakimś nakładzie, no bo tutaj mówimy o muzyce pobrokowej, jakiejś takiej popkulturze naszej, to oznacza, że możesz dalej pracować. Kolejne lata kariery to sukcesy zespołu, choć już nie tak spektakularne jak na początku. Kolejne piosenki są grane w stacjach radiowych, a zespół koncertuje w całej Polsce. Nie ma możliwości, żeby na przykład sprzedać 200 tysięcy płyt, drugiej 200 tysięcy, trzeciej 200, to niestety nie jesteś Bon Jovi na rynku amerykańskim ogromnym. Polska jest tylko, gdyby Polskę wkomponować, nie wiem, w rynek amerykański, czy w co, to wiemy jak to wygląda. Pełen wywiad z Piotrem Kupichą, przeplatany fragmentami występów zespołu z tegorocznych Dni Morza, będziecie mogli Państwo zobaczyć w nowym odcinku programu Pomerania Gwiazd, na którego premierę zapraszamy już w niedzielę o godzinie 19.30 i 23.30. Może jeszcze się spotkamy, może jeszcze mnie zaskoczysz, może jeszcze mi podpowiesz, jak mam ciebie zauroczyć, może jeszcze mnie rozpoznasz, pośród ludzi w gęstym tłumie, może kiedyś mi podpowiesz, to czego jeszcze nie rozpoznasz.